Proszę Państwa, niedawno, bo 1 kwietnia miasto z firmą Fortum podpisało umowę, z czego bardzo się cieszymy, na realizację tego projektu pod nazwą Nasz Ogród Społeczny. I tutaj za nami właśnie taki ogród powstaje. Mamy też tutaj, zaprosiliśmy dzieci, które dokonywały tych nasadzeń, ale za chwilę też będziemy mogli dalej kontynuować te nasadzenia. Myślę, że wszyscy możemy się do tego dołączyć. Ja chciałem podziękować również opiekunce ze szkoły nr 23, pani, która na co dzień jest nauczycielką przyrody. Dziękujemy bardzo. Myślę, że to bardzo dobry przykład, dobra postawa tutaj w Parku Północnym, gdzie mieszkańcy Płocka, ale nie tylko, bo również wszyscy, którzy odwiedzają nasze miasto, mogą cieszyć się tym wspaniałym widokiem, a jeżeli jeszcze będziemy mieli kolejne nasadzenia, to tym bardziej będzie chyba przyjemniej. Będzie to jeszcze bardziej przyjemne miejsce do tego, żeby spędzać ten miły czas. Proszę Państwa, jest z nami pani Marzena Karpińska i pan Sławomir Fijałkowski, którzy reprezentują firmę Fortum i którzy taką propozycję nam złożyli. Ja się bardzo cieszę, bo jesteśmy jednym z 10 miast, jeżeli dobrze pamiętam, które taką propozycję przystąpienia do tego projektu dostały. To jest jedna z kolejnych realizacji. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nam się układała dalej i będziemy mogli wspólne projekty również realizować w przyszłości. Ja bardzo dziękuję i oddaję Państwu głos. Dzień dobry, ja nazywam się Marzena Karpińska i reprezentuję rzeczywiście firmę Fortum, zespół komunikacji. Tak naprawdę jestem menadżerem do spraw komunikacji i zrównoważonego rozwoju. Co to znaczy właśnie zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój oznacza to, że firma nie tylko, tak jak w przypadku Płocka, Fortum, dystrybuuje ciepło do domu, ale również firma dba o rozwój lokalnych społeczności. Dlatego przyszliśmy z takim pomysłem do Urzędu Miasta w Płocku i zrealizowaliśmy razem z nimi taki program. Projekt pod tytułem Ogród Społeczny. Dzisiaj właśnie otwieramy ten ogród społeczny. Na czym to polega? Co to jest ogród społeczny? Ogród społeczny polega na tym, że jest to inicjatywa rzeczywiście firmy Fortum, ale zgodziliśmy się z tą inicjatywą do Urzędu Miasta Płocka i razem ze społecznością lokalną, w tym przypadku proszę bardzo, z uczniami szkoły nr 23 z Płocka, będziemy sadzić krzewy na tym skwerze w Parku Północnym w Płocku. Po co? Po to właśnie, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której lokalna społeczność będzie mogła spędzać wolny czas. Wszyscy będą mogli przychodzić tutaj z rodzinami, ze znajomymi, spacerować, spędzać wolny czas na placu zabaw, a przy okazji właśnie dzięki tym krzewom będą mogli mieć taką przyjemną przestrzeń do spędzania tego wolnego czasu. Podobne ogrody społeczne Fortum już zrealizowało we Wrocławiu i w Częstochowie. Nie przesuwać, tylko przykryć ziemią. Tu masz taką brytę. Ze wszystkich stron. Każdy musi posadzić zasypując i jednocześnie ugniatać tą ziemię, tak, która jest już przy roślinie. Bardzo dobrze, Ania. A ty musisz jeszcze więcej palić. Jak bryje, to rozpuszczać. Jak bryje.